Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No dzisiaj mamy dzień, gdzie już się tutaj na wspólnym gołębniku w Kosakowie już loty zakończyły praktycznie. Czekamy tutaj na takie gołębie ostatnie, które dolatują. I dobijają cały czas. Cały czas, tam chyba 14 sztuk nowych jest. Nawet chyba jeden niezakoszowany jeszcze doleciał. Tak. Ale my w międzyczasie też jeszcze czekamy tutaj na, przy okazji tutaj z tego gołębnika. Właśnie. Te gołębie nie szły na ten lot finałowy, bo one po prostu dzisiaj uczestniczą w locie, czwartym locie w oddziale tutaj Kosakowo. To jest lot z Nowogardu, to jest około 240 km. Wszystkie 47 sztuk, poszło tego 48 nie zakoszowałeś. Ten 149 kolegi Krzyśka Zimińskiego ma uszkodzone skrzydło, także na razie nie leciał jeszcze. On już zaczyna latać, ale jeszcze nie jest to. Teraz na treningiem wywieziemy. Szkoda, żeby było stracić, natomiast tutaj cały czas, kiedy siedzimy od rana, praktycznie pierwsze się chyba krótko po 6 pojawiły. Tutaj zobaczmy te, co doleciały, to było 260 sztuk na wieczór w gołębniku z 343 wypuszczonych, 8 wypuszczonych, tak? 8 czy 7? 7. 347 wypuszczonych. Wróciło nam 260 wczoraj, a dzisiaj jest 274. Także pierwsze gołębie, które wczoraj przyleciały, to no, zrobiły trochę więcej. No, zrobiły nam troszeczkę, podniosły adrenalinę. No bo się szybko pojawiły. No. 1500 metrów na minutę miały prędkość ponad. 3, później doszedł jeden też z dobrym takim wyprzedzeniem. No i później jeszcze chyba 2. I dopiero po czasie jakaś większa grupka. No podejrzewano kierunek, z którego my puszczamy, no to mówię, jest takie położenie, że no po prostu gołębie, no które się odważą, pójdą przez wodę. No. Nad morze, i podejrzewam, że te pierwsze poszły typowo wodą. Wodą w linii prostej mają co najmniej 120 km. Mogło to spowodować to wyprzedzenie. Mogły przejść przez zalew tutaj. Tamte podejrzewam, tak myślimy, nie, tego nie wiemy. Ominęły zalew, czyli musiały robić dużo ponad 400 km. Dlatego to tak wyglądało. Ale no, tak musi być. No, uważamy za udany. Tak musi być. Nie ma jakichś takich wielkich strat. Brakuje, wiadomo, jeszcze tam ponad 60 gołębi. Tak, no, tu jeszcze coś dojdzie. No, no wiadomo, no, wszystkie gołębie nie pójdą. No, no nie pójdą tutaj, no, tak jak zawsze mówię, no, niektórych hodowców, zresztą widać, są prawie wszystkie lub wszystkie, niektórych nie ma. No po prostu, no, jeszcze te są różnice troszeczkę w poziomie hodowli. To nie jest tak, że wszyscy mają jednakowe gołębie. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Przy okazji, kiedy byliśmy tutaj wczoraj w czasie imprezy, która towarzyszyła temu finałowemu lotowi, oglądaliśmy też i gratulujemy kolegom z WG Mazury, z WG Krakus i inni, ci, tak, co mieli loty finałowe, też udane, uważam. Wczoraj bardzo fajne były pogodowe. No, fajnie się to ogląda, na internecie możemy te wyniki oglądać, będąc tutaj w jednym miejscu, wszystko też widzimy. U kolegi Sebastiana jeszcze w WG Czerskie chyba też był lot, był trzeci lot konkursowy, tam on finał będzie miał za tydzień. Wczoraj leciał Krakus. Krakus i też leciał WG Mistrzów, też dobrze. Aha, wczoraj, właśnie, też dobrze wczoraj lot wyszedł. Przepraszam, że tam powieść nie wymieniłem. Czyli no mówię, no wczorajszy dzień był obfitował w przygody, tak, tutaj, no, związane ze sportem gołębiarskim różnego rodzaju. Ze wszystkich finałów, które tutaj były, no trafiły na najlepszą pogodę w tym roku. No. Wprawdzie no, rano tutaj nam deszcz tutaj padał, no, ale to chwilę później ten gołębie tam miały bardzo dobre odejście, odeszły bardzo fajnie. A co później robiły, no to mówię, no to już musiały sobie same radzić, my tego nie wiemy. Musiały się rozbijać, musiały ten. No wszystko zależy od zdrowia, od kondycji tych gołębi. No i tak to jest. No my tu czekamy właśnie na przylot tych gołębi do tego gołębnika, a w międzyczasie tutaj zobaczmy, tak se gołębie teraz spędzają czas, no już niestety nie będą latać, chyba że któryś ucieknie. No tak, chyba że ucieknie. Się zdarzy, no bo to nieraz wyskoczą. Ale prosimy też hodowców, którzy tutaj te gołębie mają, i żeby tak, no, dostosowali dokumentację. Muszą dosłać całą dokumentację, bo inaczej te gołębie nie będą wystawione na aukcję i do tego momentu też nie będą wystawiane wypłacane pieniądze, bo to muszą po prostu później co ja z tymi gołębiami. Dokumentacja musi zostać, czyli dowody, karty własności, jakby ktoś tam pojedynczych brakowało. Tam na internecie mamy do każdego gołębia załączone materiały, które otrzymaliśmy od hodowcy. Jeżeli ktoś kliknie numer gołębia, to widzi, co ten gołąb ma, jaką dokumentację posiada. Jeżeli czegoś nie posiada, no to należy przez tego osobę, która jest właścicielem tego gołębia, żeby to dostarczyć. No. A my sobie tutaj czekamy. Tutaj gołębie poszły na 7.20, wystartowały. Dystans 240 km, to tak chyba 3 godziny, co? Co najmniej chyba. No czy nie? Dzisiaj tak, bo dzisiaj jest... Też pogoda ładna akurat. Ładna pogoda. Zobaczmy. Wiatr jest troszeczkę inny niż wczoraj. Ale też nie jest wiatr teraz tak przeciwny. Właśnie,
powiało. Czyli no mówię, powinny. Dobrze, jakby właśnie tutaj z kierunku przyszły, czyli z tych tutaj okolic, z tych terenów tutaj, z tego tam, gdzie teraz patrzę. Tutaj tak jak... Znaczy nawet trochę pod wiatr dzisiaj mają. No, to zobaczymy. Widać na... Którą mamy teraz godzinę? Już chyba 10 jest. Nie, coś tak... Nie ma jeszcze, ale to w każdym razie już 2 godziny ponad są. O, zaraz, jest, za 50. Zaraz, za 50, no. Czyli o 10.20 będzie równe 3 godziny, kiedy są już tutaj w powietrzu. O. No my sobie tutaj czekamy na nie. I czekamy na też te dolotu tutaj z tego gołębnika, z tego lotu finałowego tutaj. No, czekamy właśnie na tego asa. Asa, bo właśnie, kurczę, no, ten szkoda miał tego gołębia, naprawdę szkoda tego gołębia, ale no, trudno. No nic nie możemy na to poradzić. Może dojdzie jeszcze. Dobrze. To jest chyba Roberta Zguda, zaraz zobaczymy, czy mamy wszystko też dobrze, bo tam się chyba wszystko dobrze... Chodź, chodź! Włączony mamy. To jest on, który ma zawsze kłopoty. To jest ten 236 albo 237? Chodź, chodź! Piąta 30, tak? Coś takiego chyba. O, o, o. Nie chcę wejść na razie. Teraz już tam się zbliża pomału. No, jest, dobra. Sprawdzimy, czy się wszystko odbiło. Poczekaj, czy jest wszystko dobrze, bo ja... Jo, jest, wszystko dobrze, widzę. Tak, to jest, widzimy tutaj my na ekranie komputera, sobie obserwujemy, to jest 241. O, 241, tu się też odbił, zobaczymy sobie jeszcze, czy okazji... Jest typowany, jest. To jest, czekaj, to czy na ten lot, czekaj, zobaczę. Ósmy, tak, był typowany. 241, szósty był. Także udało się nam, wczoraj dokonaliśmy takiej, na podstawie tych trzech lotów, takie gołębie, które miały po 3 konkursy, po 2. Lepsze takie trochę czasy. Tutaj właśnie gołębia z kierunku przyleciał? Stąd, to dobrze. Dwa leciały dalej na miasto, a tutaj z tej strony. Pierwszy jest, jest następny, o! I też z kierunku. Teraz zobaczymy. O, super, ten pierwszy od razu. I patrzymy, czy jest ten drugi. To jest 31-12, Arek Konieczny. I też był chyba z tego, co pamiętam. Tak, też typowany. Też typowany. Tam to widzą, na razie już mają. To dobrze. Bo to z kierunku, nie? Znaczy, one stamtąd idą, nie? Czyli od wody wyszły. O. Ten też był typowany. Arka Koniecznego, gołąb. Wszystko się później o każdy gołębi na lot. Tam poszło, ja napisałem na internecie około 2000, nie wiemy dokładnie, ale to się na listach. Mieliśmy ostatnio chyba 2600 z hakiem tam. To teraz tego rzędu troszeczkę mniej będzie chyba, nie? Tak, na pewno, bo to tam zginęło gołębi. Dobrze. No jest trzeci. Widzimy, żadna grupa nie przylatuje, tylko to też wchodzi. Wszedł już? Jeszcze nie. Ale ja zobaczę, czy go nie odbiło czasem. Nie, jeszcze nie odbiło go. O, jest, teraz. I jest to gołąb. Gołąb już podejdę. 17.069 Tomka Rumińskiego to jest. Nie był typowany. On miał wcześniej te gorsze wejścia. Ale zobaczmy, nie. Niestety. Nie, nie był. Jeszcze jeden jest? Jest, dolatuje. Też z tego samego kierunku, nie? Stamtąd, właśnie z nadmorza. O, jest następny patch płowy. O, tu Kostorza może być, albo Roberta Zguda. Zobaczymy, kolejny. Dwa następne mieliśmy, słyszeliśmy, że odbija. My sobie tutaj, tak jak mówię, na internecie jeszcze od razu mamy wyniki w komputerze. 31-33 to jest Rafała Pasonia. I 72-56 to jest Jerzego Kostorza. Kostorz Żółkiewicz. Już patrzę. 31-33 to jest Rafała Pasonia. Był typowany. I 72-56.
Ten nie był, 72-62 był typowany. Do 15 było, nie? Nie, ten nie był. O, ale mamy 3 typowane. Z 5 gołębi. Zaraz zobaczymy, koledzy też z rewie, już w rewie też mieli, tak? Tak. Nie wiem, chwilę temu jak on dzwonił, ten Grzegorz, to ja miałem też. Znaczy, ja miałem też. Jeszcze przed nami 42 gołębie. Chwilą trochę dwa lądują kolejne, ale widzimy, jeden odbity, a ten jeszcze, patrz, ten jeszcze nie wszedł. Zaraz wejdzie, tak. I patrzymy. To jest 30,99 Arek Konieczny i 72,61 Kostosz. I nie był, 72,62 był typowany, a Konieczny był... Czekaj, ile to był Konieczny? 30,99. Kurde, nie był typowany. Ten akurat nie był. Dobrze. Także czekamy na następne. Jest następny. Słyszymy, odbiło. Jeszcze coś lata? 4 chyba są tylko. Ja właśnie tak. ...31,24 to jest Jasia Bochyńczaka. Kurde, 17 był, to go nie ma. 33,79. To jest ich 2, 4, już mówię, 10. Raz, 31,24, no nie ma tego. Tam był 241, tak? To... Aha, i 241, 4 mamy. Czekamy sobie tutaj dalej, odhaczyliśmy. 10 sztuk jest. Ciężki, no widać. To już jest też 240 km. Chyba z wiatrem nie miały, co? Nie, mają pod wiatr. Pod wiatr? Dobra. A teraz jest boczny, ale tak spotykający na wodę. Patrzymy. 11 gołębia. Ciekawi nas właśnie. Żadną grupą, tylko dwa na raz. Chodź. Były w grupie jednej, takie większe, a tak pojedynczo wszystko. Patrzymy. Dobra, sobie popatrzymy zaraz. Jaki to jest gołąb. A tu muszę, bo... Zaraz tu już patrzymy, terminal. O. Wogard 72,61. Nie, to się pomyliłem. Przepraszam. To jest 237. Ten był typowany. 2, 4, 5 już jest. Ten był typowany. 237 to był. No tam siat, ja już tutaj czekam, czatuję, żeby zobaczyć, czy to gołąb, tak. To jest 81,49 Zbyszka Oleksiaka. Nietypowany. Mówią, że 13 pychowy, a ten akurat właśnie gołąb jest 13 gołębiem u nas. Ciężko, ale z kierunku ładnie przychodzą. Patrz. No, odbiło. Sobie popatrzymy. Tu Ola widzę jeszcze ogórki ma, bo tu wczoraj mieliśmy na finał przygotowane. Do tych kolegów, którzy nie dostali ogórki, to przepraszamy. I jest 81,89. Dama Piwowarczyka, ale go niestety nie ma. 81,91 typowaliśmy. No niestety nie mamy go. Także był pechowy dla niego, bo dla nas przede wszystkim. Tu się wszystko zgadza. Także na internecie też mamy wstawione, już przysłało. A my sobie będziemy czekać spokojnie na kolejne ptaki. Widzimy na wspólnym gorniku wylądował jakiś gołąb, ale to może być gołąb też tutaj z naszego, jest bardzo zmęczony.
Teraz Maciek podejdzie, zobaczymy, czy to jest stamtąd. Ze wspólnego? Ze wspólnego. Chodź, chodź. Ze wspólnego. Jest następny nasz, nie? Delektujemy się teraz ogórkami, wodą z ogórków. No chwilowo nic nie ma, a ten sobie siedzi, ale widać bardzo zmęczony, nie? 14. Weszły, jeden siedzi, tu powinno być chyba 15 odbitych. Tak, i to są dwa ostatnie gołębie. 18538, 18548 to są Zbyszka Aleksiaka gołębie. 539 typowaliśmy. No pechowo, kurde, nie ma tych. Dwa Aleksiaki to były. A, jeszcze jeden. O. 32, 39. Zgadza się, mamy typa. Patrzymy, czy zaraz zobaczymy, czy jest to nasz typowany gołąb. 152 Krzyśka Zymlińskiego to jest. Nie, nie był typowany. Je, jeszcze. Trochę się czeka na lata, ale to nic. Ja myślę, że to będzie nasz, bo ma na lewej tej. Nie? O, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt dziewięć Janusza Szalkowskiego. 51-50 był. Też nie. Szalkowskiego był ten ostatni, ale nie typowany. Nie ten 51-50, tylko inny. Inne gołębie całkiem ostatni niż ostatni. Znaczy, to jest właśnie ten. Trzeba przynieść wytypować. Nie? Trzeba znać gołębie. No. Wczoraj ciężko nam by było, że tak powiem, je nawet oglądać. Ale sobie tutaj patrzymy, chyba 16 czy 17 jest. Ciężki. Ciężki. To jest 19 gołąb. Odbity. O, może teraz się uda, wytypowany będzie. Sześćdziesiąt osiem, 64 Sebastiana Werdyngi. Nie ma go. Też nie, tylko o, jeszcze jeden. Jeszcze coś krąży? Aha, tutaj ten. Prawie połowa będzie zaraz. Zastanawiam się też, czy ten gołąb, co siedzi na dachu, to jest tylko skąd to jest. O, jest.
wylądował. Teraz skrzydło się odbił. Co to jest za gołąb ten? Ty, to jest kostosz, bo kostosz miał u nas, właśnie ma gołyby kostosza, mają na lewej łapce te obrączki. Ty, to stąd jest, zobacz. Nie? No nie ma tych ringów, no kurde. Nie, to są obcy jakiś. Aha. A może ze wspólnego gołębnika, no nie wiem po prostu. To jest, jest chyba trzeci, czwarty, piąty gołąb, to wyprzedził go ten, co ten. O, to odbiło go, ale nie wszedł jeszcze. Ten jest tu. Gdzie? Chodzi po dachu. Nie. A tamten na druty poleciał, odleciał tamten. Mieliśmy dwa następne. 18559 i 290. Zbyszka Leksiaka i Roberta Zguda. No niestety. No nie trafiliśmy, wybitnie. Nie trafiliśmy. A nie wiem, jak mieli. Odbił się, ale nie chce wejść. Niebieski. Ten, nakrapiany, przepraszam. O, jeszcze jeden. To będzie z tymi 27, jeżeli się odbędzie. Dobra, jak go wyprzedzają. O, jeszcze jeden. Tak mi się wydaje, no. A ten dalej, tamte trzy zdążyły wejść. Idę zobaczyć teraz, czy jeszcze dole. Co? $18,520, $236 Teraz te przyszły typy, ten do no późno i 236, te 2, 4, 6. O, teraz 8 mamy już. No to zdąż po czasie. Kurde. Przyszły właśnie 18539, ten co Zbyszka Leksiaka był, co miał pecha, raz się nie odbił na konkursie. Mistrzami Polski nie będzie. No nic, co tam przeżyjemy. Ale ten, ten wszedł też? Wszedł, dobra. A to mamy chyba z 30 gołębi, czy tam 28, zaraz zobaczymy. Pomału kończymy, tam chyba 33 czy 35 gołębi mamy. Dwa te jeszcze, jeden jest odbity, jeden jeszcze nie wszedł, nie wiemy, ten niebieski, który jest, ale... No ciężki, duże straty na razie się, ale to mówię, to jeszcze... Nam brakuje gdzieś chyba 3, duże, 12, bardzo duże 13. Braki są. U nas też tutaj właśnie no. Jest, na razie nie ma jeszcze. Która jest godzina w ogóle? Zerknij. Niektórzy nie mają. Pierwszy gołąb, 10 gołębi. Chyba był 30 około, tak? 11.14. Czyli mamy 45 minut. Nie mają połowy gołębi. No, opart na to inny. Zobaczymy, no. Zobaczymy te pierwsze gołębie. Jeszcze przyszły. Jeden lot przed nimi. Zobaczymy wszystko to. No niestety typowanie nam nie wyszło. No, trzeba będzie losowo zrobić i to wszystko. Tak, tak, dobra. O, wszedł tamten chyba, tak? Tamten wszedł, dobra. Został tylko ten... To chyba to jest 240 Reinharda Mula. A my sobie, mówię, kończymy, widzimy tutaj 270 chyba gołębi. Nie, 200... Doszedł ostatni w kandydacie kolegi Frąckowaka. No niestety nie ten, który był asem. Z drużyny Artur Frąckowiak 2. No mamy nadzieję, nie doszedł właśnie. Dojdzie. Może dojdzie. Także kończymy relację. Dziękujemy bardzo. Jeszcze za tydzień się spotkamy tutaj na locie. Później będziemy jeszcze loty zimowe organizować. Także przed nami jeszcze nie kończy się sezon. My nie. Tu postaramy się jeszcze dostarczyć tutaj kolegom emocji, zarówno tutaj, jak i też w innych miejscach, gdzie tam jeszcze planujemy to zrobić. Do zobaczenia i dobry lot!